Witam serdecznie, it's me, Heidi! Witam serdecznie, rozpoczynamy dzisiaj pierwszy odcinek od dawna z gry Movistar Planet 2. Dzisiaj mam dla was nowy pomysł, na który wpadłam ostatnio. A więc będzie to polegało na tym, że ja otworzę od was 5 prezentów, następnie zrobię z nich luka, wyjdzie z tego 5 luków i każdy z tych luków będziecie musieli ocenić i opowiedzieć, co o nim sądzicie. Będziecie mogli się wreszcie po tylu tygodniach zemścić na mnie i Sadistiku za taką naszą piękną ocenę, co wy na to. Ja bardzo mocno czekam na wasze opinie o lukach, które stworzymy razem teraz na odcinku. Koniecznie oglądajcie ten film do końca, bo na końcu zrobimy sobie losowanie, więc jak ktoś bardzo, bardzo mocno chce coś zgadnąć, coś sobie złapać, no nie? No to musicie wytrwać do końca. Dobra, zaczynamy nasz content. Niestety, ale zawsze jak nagrywam, to będę mało się odzywać i oni pewnie myślą, że ja jestem awk, no nie? Myślą pewnie ludzie, że jestem awk, a tak naprawdę ja nie jestem awk, wszystko jest na wideo, ale mało was jest, no nie wiem, jak nam się uda zrobić to wideo, żebyście mogli ocenić luka, dobra? Dobra, zaczynamy od pierwszego prezentu. Co ona mówi? Ciekawe, o czym będzie odcinek. No ciekawe. Tak, na pewno różowa mandarynka będzie bardzo ciekawe. Zależy od punktu widzenia. Dla innych może być nieciekawe. Dobra, mam nadzieję, że nie uciekną dzięki mojej wiadomości. Mało będę pisać, bo nawijam. Ale zobaczymy, jak pójdzie nasza runda pierwsza. Dobra, zaczniemy od otworzenia 5 prezentów. Dobra, pierwszy prezent. Wiktor Grześko. O Boże. Pozdrawiam serdecznie, dziękuję za... Już się boję, co to będzie za luk. Dobra, warkoczyki. Jeden z pierwszych prezentów to są warkoczyki. No, zastanawiam się. Naszym pierwszym prezentem były warkoczyki. Dobra, zjedziemy sobie może trochę niżej. I kolejny prezent od Rainevan4. Pozdrawiam serdecznie. I co dla nas przygotowałaś? Zielone włosy, super. Mamy już warkoczyki i mamy zielone włosy. To prawie, że będzie perfekt cały look, nie? Już dwa prezenty. Jeszcze dodam. Jedną rzecz dodam, że jak dostanę od was jedzonko albo coś, to się nie liczy jako prezent. W sensie liczy się jako prezent ogólnie, wiecie o co chodzi. Ale... do luka nie. Więc może się zdarzyć taka sytuacja, że otworzę 8 prezentów, a w nich będą 3 jedzonka, nie? Pod rząd na przykład. Dobra, już mamy 2 prezenty za sobą. O, kolejni ludzie przyszli się z nami przywitać. Czy ja powinnam się z nim witać? No przywitam się, no a co? Hejo! Witam wszystkich! Siemaneczko na odcinku! Dobra, lecimy dalej. Prezent od Martyna Ladia 1. Pozdrawiam serdecznie. Super hashtag, love tagi na... Dzięki, całego serduszka. Dobra, klikam. Mieliśmy warkoczyki, mieliśmy włosy, a teraz mamy spodnie. Dave, super, to prawie perfect look. Jeszcze potrzebujemy jakiś top albo gadżet, no nie? Dobra, mamy już 3 rzeczy. Teraz, o dziękuję, Princess Ninka. Ninka Princess dała mi pozerko. Na pewno na końcu odcinka pokażemy listę wszystkich graczy, którym udało się mi wysłać posterko na odcinku. Takie uhonorowanie. A i pozdrawiam też wszystkie moje fanki, moje wszystkie słodkie roślinki i moje nasionko. Moje nasionko pozdrawiam, mojego wspierającego, moje kochane nasionko. Pokażemy na samym końcu. Dobra, lecimy dalej. Były 3 prezenty. Jeszcze 2. Melon Dystopia 4. Pozdrawiam serdecznie. Gratulacje, że udało ci się pojawić na odcinku. Dobra, klikamy! Co będzie? Potrzebujemy teraz jakiś top. Włosy. To co teraz zrobimy? Bo to nam komplikuje sprawę. Zaliczymy pierwsze włosy, jakie dostałam, a ten prezent się nie będzie liczył po prostu. Ale bardzo dziękuję. Mimo wszystko dzięki. Ewa kykykyky. Pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za prezent. Uznamy twój prezent jako prezent numer 4.
Torebka, torebka. Teraz tylko przyda nam się jakiś top. Przyda nam się tylko top. No jedynie do szczęścia potrzebujemy jakiegoś topu. Kornila Laura Bysysysy. Dziękuję za pozdrowionka, dziękuję za podpis dla najlepszej youtuberki. Dzięki, elo. Klikamy. No nie mamy topu. Co teraz? Co teraz, co teraz, co teraz, co teraz? O Boże, nie! I co? Popsuło się. No nie mogę bez topu, tak? I co teraz? O Boże! Pierwszy look i już fail! Dobra, otworzymy jeszcze jeden. Dobra, nie miejcie mi tego za złe. Nie miejcie, proszę. Flashfly, pozdrawiam serdecznie. Dzięki, że oddałaś mi do znajomych. Nie ma sprawy, misiu, klikamy. O, super, tylko co teraz ze spodniami? Nie wiem. Dobra, pójdę na żywioł. Idziemy do przebieralni. Dobra, i mamy spodnie. Dostaliśmy warkoczyki. Dostaliśmy coś takiego. I jeszcze włosy. Dobra, wyglądamy ciekawie. Na pewno wyglądamy jak clown. Tak, fani teraz będą musieli ocenić look clowna. I napiszcie w komentarzach, jak nazwiecie ten look. Dobrze? Dobra. Teraz segment dla widzów, którym się udało dostać na odcinek. Poinformujemy ich, że mamy segment pierwszy. Okej, widzowie, musicie ocenić ten look, ale musicie szczegółowo wypowiedzieć się na jego temat. Dacie radę? Nie, nie, teraz robimy show. Nie, 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 nie. Nie, nie, nie dodaję do akta, nie odpisuję, dodam do znajomych, ewentualnie po nagrywkach. Tutaj Majosława się zgodziła. 10 na 10, nie, 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 to nie jest ocena, jaką ja potrzebuję. 10 na 10, nie, 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 nie. Ja potrzebuję ładnej oceny. 10 na 10 jest słabe. Nie wiem, za co się przebrałaś, ale jest nawet ładnie. Nawet ładnie, ja bym powiedziała, że jest paskudnie. Okej, dobra. Dobra, tutaj ktoś dał bardziej taki dokładniejszy opis przed chwilą. Aha, 6 na 10, bo to są w moim stylu kolory. W moim stylu kolory zielone z czerwonym i z beżowym. No dobrze, dobrze, dobrze. Takie 8 na 10. Dobra. Dobra, czy nic więcej nie powiedzą. Tutaj widzimy, że Słodki Rum jest dość szokowana sytuacją. Jest szokowana moim lookiem. O, super, jakaś kolejna ocenka. Look wygląda, jakbyś się za klauna przebrała, plus ten strój ostatniego shorta bez urazy. Kurde, ktoś ma takie same zdanie jak ja. Się, dobra, lecimy dalej. Dobra, czyli nie tylko ja pomyślałam, że jestem klaunem. Wracamy do otwierania 5 prezentów od moich fanów. Emilksa 222. Pozdrawiam serdecznie. I co to będzie? Dostałam ochraniacze na buty. Nie, czekaj, skarpetki. Jak to się nazywa, ludzie? Piszcie w komentarzach, bo ja nie wiem. Prezent pierwszy za nami. Teraz prezent drugi. Bad Girl XD. Pozdrawiam serdecznie. O, dostaliśmy elfie uszy. Super się zapowiada. Już mamy 2 prezenty. Prezent od Cookie. Cookie jest nową osobą na moim serwerze Discord. Pozdrawiam serdecznie, misiu moje małe, kochanie. Grześniusia, pozdrawiam serdecznie. I co to będzie od Grześniusi? Czapka, super, mamy już. A liczyć ją, mówię, proszę, jak ja się pomylę, to napiszcie w komentarzach, jak się pomylę. Dobrze? To będzie śmieszne. Dostałam czapkę, super, czapka. Kotrubi, pozdrawiam Kotrubi. Kotrubi jest, masz super nick. Kocham twój nick. A to chyba nie uznamy jako do Luka. Dla ukochanej Taginy, o ja cię kręcę. Dziękuję. Emulin 70GHot, pozdrawiam serdecznie. Dziękuję za, co to będzie? Hamburger, Boże, ale bym dzisiaj zjadła takiego dużego hamburgera. Dobra, idziemy dalej, bo to się nie zaliczy. Futo Luka 3, pozdrawiam serdecznie. Włosy, ej, super. Dobra, co teraz, bo mamy 2 czapki. Znowu wygląda totalnie randomowo. Dobra, to jest jaka będzie ocena widzów. Oni sobie będą myśleć, co to ta robi, no. Dobra, o, widzę, że trafiło nam do innego pokoju. Może gracze z tego pokoju będą bardziej ciekawiej się wypowiadać. Hej, ocencie Luka, ale szczegółowo. To zobaczymy, czy się posłuchają. Jestem fanką, pozdrawiam serdecznie, witam moją fankę Aurela 1357, pozdrawiam serdecznie. Jesteś na odcinku, brawo. Dobra, ocenią czy nie ocenią? No czekam. Chyba dopiero się ze mną witają. Uwielbiam twoje konto na YouTubie. Dziękuję, Aurelka, kocham cię.
100 na 10 nie satysfakcjonuje mnie taka ocena. Ja bym chciała taką, wiecie, wymuskaną, taką, taką dokładniejszą. Nie, dobra, chyba nie współpracują, musimy iść do klubowej. Halo? Jest tu ktoś? Ktoś mnie słucha? Nikt mnie nie słucha. Nie, co ja teraz pocznę? Dobra, idziemy do mojego domu. Oceńcie loka i to szczegółowo się wypowiedzcie, proszę. Tylko chcę, żeby mi to dała to znajomy. A co ja zrobię? Bardzo oryginalny, bardzo 10 na 10. Widzę, że to jest dla Beki. Oceńcie Luka i szczegółowo się wypowiedzcie, proszę. Chodź raz, błagam was. O, hejo. 1000 na 10. Super. Czy ja naprawdę kliknęłam mój dom, a pojawiłam się w centrum? Czy ja na pewno kliknęłam mój dom? Czy ja źle kliknęłam i jestem w centrum? Czy ja kliknęłam i pojawiłam się tutaj? Oceńcie Luka, szczegółowo się wypowiecie. Gugarek, dziękuję za grafa XD. 10 na 10. Siara mówi, że 10 na 10. Ja psiarę kojarzę, ona była na moich live'ach często. Hej, panko, kocham cię. Tym razem, pamiętam, kliknęłam mój dom. Obym się pojawiła tym razem w moim domu. Jestem w domu, super. Jeszcze raz zapytam się o cenę Luka. Może się uda. No Roxy, hej, misio moje małe. Hejo, dobry, dzień dobry, misiaczku. Oceńcie Luka i szczegółowo się wypowiedzcie. Proszę, choć raz. Ja już się powiedziałam perfekto, nawet Andzika cię nie przebije. Co? Ostatniego shorta, bez urazy. Dobra, przechodzimy do kolejnego luku. Który to luk z kolei? Trzeci? Jeśli się pomylę, piszcie w komentarzach. Pozdrawiam Abby River i mamy golfik. Super na start, super wyszło. Bad Girl Diana Slay, dziękuję za dobry prezent, super. Jak na razie trzymamy się jednej kolorystyki. Taki jasny beż. Megamix X0, pozdrawiam. O, dziękuję za róże. To jest moja wspierająca. To jest moje nasionko. To jest moja muza. Pozdrawiam serdecznie. Siara Nera X, pozdrawiam serdecznie. Dostaliśmy bluzkę. I co teraz? Kiedy? Mieliśmy już golwik taki super. No nie. Dobra, nie zaliczamy. Ale bardzo dziękuję Siara Nera X za prezent. Pozdrawiam serdecznie. Amal Mirage 1. Pozdrawiam serdecznie. I co to będzie? Sergio, żadna sama. Dobra, sorry. Dostaliśmy bikini. I co teraz? Chętnie bym nałożyła bikini. Czy to nie jest bikini? Aniołek jeden, pozdrawiam serdecznie. Niestety, ale jestem w trakcie nagrywek. Nie mam jak. Dziękuję za nauszniki. Na pewno dzięki nim nie będę słyszeć muzyki granej przez świerszcz. Hania Genzi 4, pozdrawiam serdecznie. Jest super, mamy już jakąś spódnicę. Dostaliśmy golfik, dostaliśmy spódnicę, dostaliśmy nauszniki. Co to jeszcze było? Flashly, pozdrawiam serdecznie. Latarnia, muszę ją gdzieś w domu umieścić w takim razie. Cornila, Laura, bfyfy, ale ty masz farta dzisiaj, ciągle od ciebie prezenty odbieram. Okej, spróbujemy wykombinować kolejny look. Super, mamy kolejny look. Chyba dzisiejszy odcinek musimy nazwać tematycznie luki klaunowe, albo musimy nazwać dzisiejszy odcinek trendy mody klaunowej 2024. Inspirujcie się. Niestety, ale mój dom znowu świeci pustkami, dlatego udajemy się do klubu VIP. Karolandy Piński, oby nas oceniła Slay Gwiazda. Oceńcie Luka, szczegółowo się wypowiedzcie. O, Karol Depiński się no zainteresowała. Witam kochani, z tej strony Caroline Depiński. 9-10 Diamondsów. Dobrze, 9 na 10 Diamond, super brzmi. Ale nie czytała dokładnie, no cóż. Taka sława nie przyjmuje się takimi drobiazgami jak ocena mojego luku, niestety. Muszę żyć w jej cieniu. Oceńcie Luka i szczegółowo się wypowiedzcie, proszę. O, super.
6 na 10. Zmieniłabym włosy i ocieplacze nie mój styl, a tak to git pomysł. Super, kreatywne. Henio by powiedział się 7 na 10. Dziękuję za ocenę. No cóż, cóż, dobra, tyle ocen nam wystarczy. Robimy następnego looka. Idziemy do mojego domu. O, tutaj może się opajnie wypowiedzą. No, no, będziecie na odcinku. Co ci zrobili? Tak, to jest dobra ocena. O matko, jedyna ta boska. Tak, 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 tak. Boże, naprawili ją. Załóż maskę, odejmę ci ją ode mnie i od ojci ciut. Nie mam jej już, chyba wiecie, przegrałam w kasynie te maski, nie mam już ich. Niestety, stałem się bankrutem. Nie mam maski, nie mam jej. Niestety. Jestem przegrywem. Straciłam maskę od ojca ciut. Dobra, ocenki już wydane. Robimy następnego looka. Pozdrawiam serdecznie Exton Chef 3. I mamy od Exton taki prezent. Jestem ciekawa, co to będzie. Pierwszy prezent to budki. Super, dziękuję za budki, są super. Oby się tym razem udało zrobić nam jakiegoś nieklaunowanego looka. Ja szczerze w to wierzę. Pierwszy prezent za nami. Liza Kwiat 1, pozdrawiam serdecznie. Dobra, drugi prezent mamy sukienkę. Zapowiada się naprawdę super. Trzeci prezent od Aleczka Neleczka. Pozdrawiam serdecznie. O nie, już mam sukienkę. To się nie liczy. Chyba tak jeden pozdrawiam serdecznie. Zielona skóra. Super. Jeszcze tylko dwa prezenty. O, dostałam od mojej córeczki Charlie. Pozdrawiam Charlie serdecznie. Luna Tip 4. Buziaczki przesyłam. Alastor pozdrawia. Czwarty prezent. Otwieramy. Co to będzie? O! Ale już mieliśmy sukienkę. Tak, naprawdę by się przydały jakieś włosy. Kakibara. Kakibara, 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 kakibara. 7, 8, 9, pozdrawiam serdecznie. Nie! I udało się. Fail, kolejny fail. Ale zobaczymy, co nam, jak nam wyjdzie następny look. Look straszny na 10. Super, dziękuję za ocenę. Udało się, zrobiliśmy następnego looka. Jestem ciekawa waszej oceny. Shrek! Jej! Ej, no całkiem ładnie. Super, dziękuję. Taka Fiona, Shrek. Ładnie, mi się podoba. Oh my gosh! Oh my gosh! Ale fajny, fajnie. Normalniejszy Shrekowy outfit. Super, już nie jesteśmy klaunem. Teraz jesteśmy Shrekiem. Szukam mojej Fiony. Senpai, come in my ass and call me Obama. Podoba mi się połączenie kolorów, tylko ta brązoletka mogła być różowa. Dobra, dobra, dobra. Ubrała się w moje buty. Super! Gratulacje! Ubrałam się w twoje buty! Gratulacje, Exton Chef 3, za to, że ubrałam się w twoje buty. Jestem szczęśliwa, że dostałam od ciebie prezent. Pozdrawiam serdecznie. I buty mogły być różowe. One nie są różowe, one są jasny róż. Gdzie ty masz oczy? To są jasny róż. XD może 4 na 10. Jest fajny, ale mogła być skóra kremowa. Fajny look, super. 6 na 10, kolor skóry jest taki. Nawet ładny, jak na rzeczy od widzów. Sukienka inna i makijaż byłby lepiej. Kocham Shreki, a slaj 7 na 10. Ta zielona jest śliczna. 7 na 10, to jest chyba look, który wam się najbardziej podoba, bo wywołał w was najwięcej emocji. Tak, to jest wasz ulubiony look. Piękny na 10. Dobra, zrób tak kiedyś cosplay Shreka. Oczywiście zrobimy kiedyś cosplay Shreka. Chyba, jeśli nie zapomnę, a ja już szybko zapominam. Jeden kociara 9, pozdrawiam serdecznie i dziękuję za dopiskę. Kocham twoje firmy. Dziękuję za futerko od rosyjskiej milionerki. Będę slay. Cherry, cherry lady. Pozdrawiam serdecznie. O nie, i co to jest moim rosyjskim futerkiem? Nie! Zaśpiewasz mi kołysankę? Dobrze! Dobrze! Laskotek na młotek i walnął go młotek. Deseczka dobiła, koteczka zabiła. Jak? Zasnęłaś? Futo Luka 3, pozdrawiam serdecznie. O, super, super, to może być ciekawe połączenie. Rosyjska kurteczka z wisienkami. Slay totalnie. Dwa prezenty przed nami. Za nami, oczywiście. Luna Rose 10, pozdrawiam serdecznie. Super, mamy buty. Hotelczuk, pozdrawiam serdecznie. I co to będzie? Bluzka. A już mamy bluzeczkę. Teraz tylko potrzebujemy jakichś włosów na przykład. Wiktor Brześko, proszę włosy daj. O, pasek.
Dobrze, nie takie głupie, nie. Slay jeden, oczekuję od ciebie coś slay. Tak, jest slay, totalnie slay. Który to był prezent, trzeci czy czwarty? Dobra, uznamy, że czwarty i zaraz będzie ostatni. Amal Mirage, jeden, poznałem stylecznie. Ale fajne spodniowe misie. Spodnie w misie, tak? Jedynie ode mnie zmieniłam na inne włosy, ale zobaczymy, jaka będzie tym razem ocena moich widzów. Ocencie Luka i szczegółowo się wypowiedzcie. Mega mi się podoba, tylko te spodnie trzeba odjąć. A tak to cute. Ocena od Różowa Landynka mówi, że dobra, wielkanocno narodzeniowy, puszysty i do przytulania. 10 na 10. Slej, odpowiedź, takiej oczekiwałam. Chociaż trochę zawyżone te oceny dajecie. Ja oczekuję jeszcze kilka ocen i robimy dalej. Masz żulowy strój, taki ciepły, tylko jakby ten żul dostał jakieś ubranie od ludzi za darmo, 2 na 10. Super ocena, Extreme Chef. Genialne. Pamiętaj, że nie krytykujesz mnie, tylko ludzi, którzy dają mi te rzeczy. Jestem straszna, no wiem. Ładny sweter, ładny jak żul, spod mostu, który chce grosika. Jesteście okropni. Czyż to było od rosyjskiej milionerki. Ludzie. Zgadzam się z żulowym stylem. Nie, no mi się ten look najbardziej podoba z tych wszystkich. Ludzie, jesteście wredni. Taki miękki jakby, no dobrze, no pod mostem, mieszkając pod mostem, trzeba się ciepło ubrać, no jasne, nie? No fakt, czyż to jest fakt. Ocenka 3 na 5 na 10, bo wyglądasz jak żur z pod mostu. Nie lepszy od Shreka, ale tak to drugi najlepszy. Okej. Okay. Loroxy, dziękuję za posterko. Bardzo dobrze, że mało ludzi daje mi posterka, jak nagrywam, bo inaczej bym musiała ciągle robić zdjęcia, dodawać zdjęcia. Ugh, za dużo pracy. Nie. Jestem szczęśliwa, że tak mało pozdar, bo nie dajecie mi tyle roboty. Tak. Dobra, otwieramy dalej. ZUSX1, pozdrawiam serdecznie. Co to będzie? Oczy! Super! Oczy, ej, dobre! Pierwszy raz oczy. Pierwszy prezent za nami. Majosław 9761. Pozdrawiam serdecznie, co to będzie? O nie, to się nie zaliczy, ale bardzo dziękuję. Błyskotka 2, pozdrawiam serdecznie. Róża, to też nie zaliczamy, ale idziemy dalej. Bad Girl XD, pozdrawiam serdecznie, co to będzie? O, chyba będę Mikołajem. Dobra, ale ciekawe, czy takim grzecznym, czy niegrzecznym. Zobaczymy. Tato Sumak 3, pozdrawiam serdecznie. Niestety, ale teraz jestem w trakcie nagrywania, więc nawet nie miałabym jak. A tak to pewnie później zapomnę. Jak coś też chcesz, żebym dodała do znajomych, to piszcie w komentarzach, to dodam. Jak nie mam was, to dodam. Prezent numer 3, co to będzie? Oj, sok pomarańczowy, dziękuję. Tyle razy prosiłam ludzi o sok pomarańczowy. Był nawet odcinek specjalny, w którym prosiłam o sok pomarańczowy. Ile miesięcy musiało minąć, abym dostała sok pomarańczowy? Wow! Dostałam sok pomarańczowy. Jestem wdzięczna. Wreszcie się udało. Osiągnęliśmy wreszcie cel naszego istnienia, dostaliśmy sok pomarańczowy. O Boże, będziemy dzisiaj celebrować cały dzień. Pijąc sok pomarańczowy. 1, 2, 3, Kira, pozdrawiam z dalecznie, co to będzie? Ładuj się! Hello! It's me, IT! Ładuj się. Exton Chef 3. Pozdrawiam serdecznie. Co będzie? Spodnie! Jestem uradowana. Wreszcie mamy spodnie. Dobra, jeszcze dwa prezenty. Ani, to ja. Pozdrawiam serdecznie. Hej, dodasz mi do znajomych bliska. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam serdecznie. Może dodam, jak nie zapomnę, to tak. Aniulka 1-2. 5 dla królowej. Slay prezent. Dziękuję. Czemu jest to włączenie zielonego i czerwonego, to nie wiem. I blond, ale okej. Okay. Super. Czwarty prezent za nami. Jeszcze jeden. Wow, tęcza poleciała. Czy to do mnie? Ja nie dostałam tęczy. O nie. Nie mam tęczy. Henio 1, 2, 3, 4. Hi, hi, hi. Uwielbiam cię. Dziękuję. Ciebie też. Pozdrawiam serdecznie. Co to będzie?
Okej, ale już mamy bluzkę i co teraz zrobię? Dobra, jeszcze jedną szansę dam. Jeszcze jedną szansę dam i zobaczymy, jak nam pójdzie. Znowu otworzę prezent od Charlie. Luna TP 4, pozdrawiam córcia. N podłoga N 2202 oczy. Już mieliśmy oczy. Dobra, jeszcze jedna. Znowu złamałam zasady. Ups. Ups, I TP again. Dziękuję za wiewiórę. Dzięki za wiewiórkę. Luiza, dziękuję za wywiórkę. Dobra, ostatni prezent Gabi Miś. Dobra, już. Aha, super sok. Emilksa, 2222. Pozdrawiam serdecznie, zostaliśmy wiadem. Dobra, niech będzie. Ocencie Luka i szczegółowo się wypowiedzcie. Dacie radę? Ja wiem, że dacie radę. Oczywiście. Święta, super. Ciekawe, nie banalne. 7 na 10 od psiara. Pozdrawiam, bo to trochę świąteczne. Troszkę tak. 7, bo trochę świątecznie. Dobrze. Lubicie święta? Piszcie w komentarzach, czy lubicie święta. Okropne, nic do siebie nie pasuje. Wreszcie. No, bardzo, bardzo, bardzo niemiło. Miałaś lepsze. O. 7, ponieważ są święta pomieszane z Wielkanocą. A wreszcie ktoś ma takie same zdanie jak ja. Okej, widzowie, udało nam się przebrnąć przez wszystkie luki od moich widzów razem. Komu się udało, to teraz gratuluję wszystkim, kto obejrzał ten filmik do końca. A więc piszcie w komentarzach róża i wylosuję osobę, której wyślę któryś z tych luków. Możecie pisać, jaki chcecie luk, który wyślę. Ja bardzo chętnie oddam te luki, jeśli komuś się podobają. Mi też się podobają, tak, na pewno. Ale chodzi o to, że ja mam dużo itemów i ja po prostu mogę to dać. Więc napiszcie róża i napiszcie też, który luk chcecie. To ja po prostu wyślę. Dziękuję wszystkim wspierającym. Dziękuję moim fanom, które nazwiemy roślinkami i nasionkami. Kto chce należeć do mojego ogrodu, niech pisze w komentarzach. Mam nadzieję, że świetnie się bawiliście na tym odcinku, że zapewnił wam dużo rozrywki. Jeśli chcecie kolejny part, to musi być pod tym filmem 100 polubień i wtedy nagrywamy następną część. Jeśli nie chcecie, okej, nie ma problemu. Mam jeszcze wiele innych pomysłów, które chcę bardzo zrealizować. I znowu powiem wam, dzień przed nagrywkami w społecznościach na YouTubie, że tego i tego dnia będą nagrywki. Więc jak chcecie się pojawić na odcinku, co jest bardzo slay, to musicie sprawdzać tamte okienko. Dziękuję za oglądanie, buziaczki, dziękuję za wszystkie łapki w górę, dziękuję za wszystkie komentarze i subskrypcje. Do usłyszenia niebawem. Widzimy się od poniedziałku do czwartku. Pa, 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 pa. Pa, jo, jajos.